Dzień dobry, z tej strony Zwyczajny 50. Witam wszystkich, a szczególnie witam tych, którzy zajmują się stalowym szaleństwem zbierania złomu i całą tą metalurgią. Także moi drodzy, chciałbym dzisiaj powiedzieć coś o złomie wsadowym i niewsadowym. Oczywiście nie będzie to jakiś długi odcinek, bo to będzie parę zdań, ale tak, żeby osoby, które dopiero wchodzą w tą bajkę stalową, mogły co nieco wiedzieć. Także lecimy z tematem. Złom wsadowy określamy literką W, natomiast złom niewsadowy literką N. Teraz złom wsadowy. Jest to odpad, który w procesach metalurgicznych może być przygotowany do dalszego użycia. Aby taki złom zakwalifikować w kategorii W, należy sprawdzić jego skład, klasyfikację składu chemicznego, odpowiednie wymiary, masę, zanieczyszczenia, czy mieszczą się w danej normie. I wtedy po takich precyzyjnych oględzinach takiego złomu nadaje się do bezpiecznego wykorzystania jako wsad w procesie wytapiania stali. Także to tyle o złomie wsadowym, a teraz przejdziemy do złomu niewsadowego. Złom niewsadowy różni się od złomu wsadowego tym, że nie mamy określonej klasyfikacji, nie mamy wymiarów wsadowych, trzeba taki złom poddać obróbce mechanicznej, po której uzyskamy odpowiedni wsadowy wymiar, lub obróbce termicznej, po której pozbędziemy się zanieczyszczeń. No i oczywiście, moi drodzy, przerób takiego złomu wiąże się z większym czasem, większymi kosztami, bo jednak jest to czasochłonne i też dzięki temu procesowi ceny na złomach mogą być różne. Także moi drodzy, to by było na tyle i widzimy się w następnym lub słyszymy się w następnym odcinku. Trzymajcie się, dużo zdrówka. Mam nadzieję, że przyda się komuś. Zresztą można też uzyskać informacje w internecie. Wystarczy wpisać, co to jest złom wsadowy lub niewsadowy. Można sobie poczytać na ten temat. Jak mi się uda, to wkleję link do opisu, żebyście sobie mogli też przeczytać to. Także trzymajcie się, cześć.